Homecoming to jest popularna tradycja w amerykańskich szkołach średnich, która zazwyczaj obejmuje tygodniową serię wydarzeń i zajęć mających na celu uczęcia ducha szkoły z dumy z niej. Jest to okres, w którym obecni uczniowie, absolwenci i szersza wspólność spotykuje się, aby uczyć historię i kulturę szkoły. Głównym wydarzeniem Homecoming jest zwykle mecz futbolu, chociaż może to być również inny sport. Mecz futbolu z okazji Homecoming odbywa się na stadionie szkolnym i jest uważany za ważne wydarzenie. Widownie przechodzą na mecz, aby kibicować drużynie swojej szkoły. Często uczniowie, absolwenci, rodzice i inni członkowie społeczności zjawiają się w barwach szkoły, aby wyrazić swoje wsparcie. Przez cały tydzień poprzedzający ten wielki mecz organizowane są różne tematyczne dni specjalnych strojów, zwane Tygodniem Ducha Szkoły, podczas których uczniowie noszą różne stroje oparte na motywie na dany dzień. Zajęcia te towarzyszą radosną, świąteczną atmosferę, wyznając poczucie wspólnoty wśród uczniów. Jedną z głównych atrakcji tygodnia Homecoming jest wieczór tańców Homecoming. Jest to półformalne wydarzenie, podczas którego uczniowie zbierają się, aby tańczyć i bawić się w swoim towarzystwie. Dla uczniów jest to okazja do włożenia eleganckich strojów się i mniej zabawy z przyjaciółmi. Powstaje Sound Homecoming, w skład którego wychodzą uczniowie, by wybrani przez swoich rówieśników jako najlepsi reprezentanci ducha i wartości szkoły. Podczas tygodnia Homecoming, oprócz meczu i wieczoru tańców, organizowane są też inne wydarzenia, tak jak wiece motywacji i zbiórki pieniędzy. Celem tych wydarzeń jest wzmocnienie ducha szkoły, zjednoczenie wspólności i stworzenie trwałych wspomnień dla uczniów. Ogólna rzecz biorąc, Homecoming jest cenioną tradycją w amerykańskich szkołach, która sprzyja poczuciu przyjemności, wzmacnianiu dumę ze szkoły i pozwala uczniom, absolwentom i społeczności spotkać się, aby uczyć swoją szkołę.